Proszę Państwa, jest już po Berlingofest 2022 i my dzisiaj sobie pozwiedzamy trochę. Mamy jeszcze parę godzin do odjazdu. I na Wyspie Muzeów. Tak, jesteśmy na Wyspie Muzeów. Od czego zaczniemy, jeszcze nie wiem. Taki szybki rekonesans, gdzie jesteśmy, mniej więcej. Tam jeszcze jest fontanna. I no dzisiaj będzie przebitkowo, tak? Będzie przebitkowo, zabytkowo. Oczywiście jakiś rajd z jakichś catchy na Pokemonów też zrobimy. Jak coś zapieszanie, to też pokażemy. No i musimy ogarnąć po prostu, gdzie sobie najpierw pójdziemy. Cała prawie ekipa dzisiaj z berlińskim Miśkiem. Jesteście na odcinku skopowym, już teraz w Eliszewie będziesz musiał tylko autografy podpisywać. Jesteśmy w tym momencie na Aleksanderplatz i powiem wam, że no szał nie ma dupy nerwie. Przechodziliśmy z chwilą przez to pod takim jakby wiaduktem kolejowym, na dole tramwaje, u góry kolej, U-Bahn, na dole jeszcze. No dobry syf jest, nie? Niedobry syf, wszędzie jest po nocy, bo przecież mamy poniedziałek czy poniedziela. Wszędzie jest po prostu ślady po i zapachy po odlaniu się. I no sytuacja nie wygląda, że tak powiem, zajebiście. Jest oczywiście mega różnie kulturowo. Jest Asia, Afrika, proszę Państwa, wszystko. A my sobie pójdziemy do Primarka, dlaczego by nie? I takie tam, no naprawdę no, nie jest ciekawie. Jak pochodziliśmy sobie po Aleksanderplatz, w paru miejscach byliśmy. Szału nie było, dupy nie rwało. Ogólnie nie rozumiem, co, czym się ludzie... Znaczy, są miejsca, które naprawdę zachwycają w Berlinie, tak? I tutaj mówię na pewno o zabytkach. Ale jeżeli chodzi o to takie tutaj właśnie to centrum, czyli Aleksanderplatz, no to niestety na mnie to robi bardzo złe wrażenie. Jest ogólnie brudno, nie? Nie podoba mi się to. Co jeszcze?
Ja jestem bardzo rozczarowana tym, jak wyglądają w ogóle sklepy. Tak. W sensie ja rozumiem, że jest bardzo dużo ludzi, no, ale prawda. Oni nie ogarniają totalnie jak tak, gdyby jakby rozłożenie jakby w ogóle kolejki do kasy jest takie do dupy, że w jednym na przykład momencie w sklepie nie, możesz przejść tylko przez taki wąski korytarzyk, gdzie jak inni ludzie tam oglądają okulary, to ty musisz jakby się wtopić w oglądających okulary, żeby ci po prostu, którzy idą z naprzeciwka, mogli przejść, nie? A cała reszta część sklepu to jest kolejka zawinięta. No to jest jakieś takie dziwne. My sobie trochę pobędziemy, potem sobie pojedziemy do hotelu po bagaże, stamtąd na dworzec i do pociągu. Ale pewnie coś jeszcze w pociągu nagramy może i tak dalej. Taki luźny vlogek. Taki wiecie, luźny vlog z Berlina. Z dużą ilością mieliście po prostu przebitek, jeżeli chodzi o zabytki. Jeżeli chodzi o te właśnie zabytki, no to głównie widzieliście Berlina Dom, czyli katedrę berlińską. No, także jak będziecie w Berlinie, to na pewno, proszę Państwa, serdecznie polecam. I taki od razu tip, najlepiej kupić bilet sobie online wcześniej, bo na miejscu jest możliwość kupienia biletu tylko w automacie. Oczywiście za pomocą pana, który tam wszystko ładnie szybko klika, ale płatność jest tylko i wyłącznie by card. Proszę Państwa, my jesteśmy już na dworcu i ja jeszcze daję nagrywanie ekranu, bo robimy sobie Articuno. Zakupiłem sobie niemieckie boosterki dla siebie i dla kogo ja kupiłem te boosterki? Dla Rafko. Dla Rafkę jeszcze kupiłem boosterki. Tutaj kończymy Articuno. Zobaczymy, może będzie shiny Articuno. Pociąg mamy za 21 minut, więc jeszcze mamy czasu, a czasu. Patrzymy na CP. 2142. Ej, to jest boosted by weather, ja mam 2142. To jest gówno, to dobrze wiedzieć. Może będzie shiny shrot. Sprawdźmy. Shiny to nie jest. I tak jak koledzy mówią, to jest gówno. No więc nie będziemy sobie zajmować tutaj czasu antenowego na łapanie go. Widzimy się jeszcze na otwieraniu niemieckich boosterków na Lucky Trade'cie i zobaczymy na czym jeszcze. Proszę Państwa, my jesteśmy już w pociągu polskich, chciałem powiedzieć, linii lotniczych Intercity, ale wiadomo o co chodzi. Wchodzimy sobie we Fluency, wchodzimy sobie w Hiszpana. Mamy Lucky Trade'a, teraz zobaczymy, czy w czasie jazdy uda nam się zrobić Lucky Trade'a. My już z tych Niemiec uciekamy. Jestem waiting for Hispan to be available for trading. I on ma to samo, tak? Mm-hmm. Poczekamy, zobaczymy, może się uda. Jestem trochę zszokowany, że się nie uda, bo pociąg jedzie jeszcze, że tak powiem, miastem i jedziemy dosyć wolno. Out of range. Jeszcze raz spróbujmy może. Aha. Czy to pójdzie? Czy musimy poczekać na... Let's go! Proszę Państwa, ja daję Hiszpanowi shiny Groundona. Hiszpan mi daje shiny... co? High Dragona. Jakiego chcesz? Dostaniesz takiego. 2285. Co to jest w ogóle? IV sprawdźmy szybkie. Dobry shrot. Dobrze. Cyk. Potwierdź. I proszę Państwa, zobaczymy, co to, proszę Państwa, wyjdzie. To jest ma już chyba, nie wiem, szósta próba na Shiny High Dragona, żeby w końcu miał dobre IV. I zobaczmy, może to jest ten trade. Ostatnie nasze trade'y z Hiszpanem w każdej stronie nie działały. Co masz? 2296. Aha, dobra. Robiła parajs? Ja pierdolę, nie, też gówno. Wiesz co ja mam? Uważaj. 12, 15, 14. 12-12. No więc proszę Państwa, tak właśnie Lucky Trade'y wyglądają. Ale jak już nagrywamy, to ja wyłączę ekran może i otworzymy sobie Love Balla. To jest, proszę Państwa, Love Ball wersja niemiecka. W środku są niemieckie boosterki, więc może być ciekawie, jeżeli chodzi o otwieranie niemieckich kart. Tylko jest mały problem, jeżeli chodzi o otwarcie tego. Dobra, poszło. Proszę o tego. Jeżeli chodzi o cenę, zapłaciłem za to 19 euro i 99 euro centów.
To jest standardowy pokeball, tylko to jest tym razem love ball. Ładny jest. Nie mam love balla, więc wybrałem sobie love balla. Otworzyliśmy go. I proszę Państwa, mamy żeton duży z Iwką. Żeton z Iwcią, ale tak bez sobą widać, to chyba nawet widać spoko. I może oddam to, żeby nie wiem, tu się nie szeleściło. My... O! Proszę Państwa, mamy niemiecki Chin Wayne, czyli po niemiecku to jest Schaurige Herrschaft, jakoś tak, Herrschaft. I mamy niemiecki, i mamy drugi taki sam, i mamy niemiecki Evolving Skies, więc te tiny będą chyba popularne. I to jest Drachenwandel, jakoś tak, jakoś tak. Dobrze, zaczniemy proszę Państwa od tych, od chilinów. Zobaczymy co tam mamy. Ja oczywiście standardowo mam gdzieś totalnie głęboko schowane jakiekolwiek koszulki chyba i toploadery. No tak to już wygląda. W ogóle booster niemiecki jest jakby z innego plastiku, inaczej w ogóle się otwiera moim zdaniem. Tym razem code card jest dla was. Niemieckie jak ktoś chce, proszę bardzo. Jest inny, jest czerwony, patrzcie. No i raz, dwa, trzy, cztery. Cztery karty przełożone. Mamy tak, mamy energię mroczną. Ojojoj, się rozwinęły. Mamy energię mroczną. Mamy Klarę dobrą szparę. A Klara jak jest? Sofora, o cholera. Mamy Silio. Po niemiecku Sejong, czy coś w tym stylu. Jakiś trainer Camilo. Skrobany Hoplo. Hoplo, okej. Tu jest co? Małpa. Jezu, jak ona się nazywa po angielsku, to małpa. Gruki, dobrze hiszpan. To jest Gruki, czyli Chimpep, Chimpip, czyli od szympanza. Tu mamy, nie wiem co to jest. Crabonable chyba, czy o? Crabox. Crabox. Tu mamy Skoweta. Po niemiecku Rafael. Ledyba jest tak samo. Ledyba jest Ledyba. Ledyba jest Ledyba. O. Reverse Trainer. I na koniec, proszę Państwa, galariański Wizzing, czyli Galar Smogmog. Galar Smogmog. Okej, Galar Smogmog. No nie i dropło. Nie dropło. I powiem Wam tak, z tego boosterka drugiego też bym chciał, żeby nie dropło. Wolałbym, żeby z Evolving Skies dropło. Niemieckiego, już przynajmniej. Oczywiście jest ten code card, też jest czerwony i tu jest kodzik dla Was. A nie wiadomo, czy tu jest tak samo. Może tu jest, wiesz, wszystko tak samo, jeżeli chodzi o kołkardy. Zaraz zobaczymy. Okej, okay, zaczynamy od energii liściastej. Potem mamy... Ewolucję Skrobany. Kick Carlo. Jakiś trainer. Ultra Flutter Freithoff. Też jakiś trainer. End Deca Set. Lapras, jestem ciekawy jak jest Lapras. Lapras jest Lapras. Jeszcze Rubi? Nie, nie, nie jeszcze Rubi, to jest... Ojejku. Wróżka. Nie Cherubi, tylko... Bonesweet. Bonesweet, tak, coś takiego. Fraberl, Fluberl, jakoś tak. Winnipedi, Winnipedi, Toxiped. To by się zgadzało trochę. Ralts jest. Trasla. Aaron. Stol Junior, jakoś tak. Reversem jest, co to jest? Renifer. Tak? I uwaga, Renifer. Uwaga. Nie, nie, nie. Kroni Wild, jakoś tak. A na moim nie same ewolucje Winnipidi, czyli to była Skorlipida. Karen Prendra. Proszę Państwa, to oznacza, że tu musi być drop, bo tak to działa. Nie, nie musi być. Musi być. Nie. Musi być. Zobaczysz, będzie przynajmniej holo. Będzie przynajmniej holo. Kod jest ten sam chyba, koloru. Tu macie kodzik. Raz, dwa, trzy, cztery. Ja dałam Reniferowi tego Renifera. Dobrze. Energia mroczna. Jakiś trainer, hard dryer, Terik Bark, jakiś nowy trainer, to nieważne, Hipopotas? Jaki Fibas, Barszawa, Barszwea,
Boże, flotelle czy coś takiego to jest? Nie. Cotini. Ale zapomniałem jak jest po polsku, znaczy po angielsku. Łobat jest. Flecknoil. Emolga jest. Emolga. Jakiś tam trener i... Jest holo, mówiłem. Zajebiście. Slacking, czyli letter coś tam. Letarking. Także no niestety ten ból szczęśliwy nie był. Ale mówiłem, że będzie przynajmniej holo i niestety no... Wyszło jak wyszło. No to kończymy chyba ten odcinek, nie? Czy jeszcze pokażemy jak wygląda jedzenie w Warsie? Każdy chyba wie jak wygląda jedzenie w Warsie. Proszę Państwa, było miło, się skończyło. Wracamy z Niemiec do Polski, wszyscy są zdrowi, zadowoleni. Będzie jeszcze bonus odcinek. Będzie jeszcze bonus odcinek, chłopaki nagrywali. Także z GoFestu ogólnie to jeszcze chyba są dwa odcinki, cztery. Jak oni oglądają to my nie wiemy. Ja powiem wam tak, ja będę musiał GoFestowy odcinek w ogóle przerzucić czasowo, bo jutro wchodzi event, nie? Czwarty? Jutro, nie, szóstego wchodzi event, który jest piąty. Jutro jest piąty? Oni to obejrzą dużo później. Dobra, tak, czyli naprawdę będzie pomieszane mega, 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 ale jest co nagrywać. Do zobaczenia, cześć.